Instytut Pamięci Narodowej w Szczecinie oraz Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie zaprasza na kolejną już wystawę wspólnie przygotowaną pod tytułem Tu rodziła się opozycja. Wystawa została przygotowana z okazji 45. rocznicy strajków robotniczych, które miały miejsce w czerwcu 1976 roku. Wystawa dotyczy niełatwych zagadnień budzącej się opozycji w drugiej połowie lat 70. Bezpośrednią przyczyną przemian społecznych i zmian w świadomości, które zaowocowały procesem konsolidacji opozycji, była niezmiernie trudna sytuacja ekonomiczna w Polsce. Niezadowolenie wyrażano poprzez napisy na murach, druki ulotek, wieszanie afiszów o charakterze antypaństwowym, a także głośne krytykowanie posunięć władz, doprowadzając do masowych akcji strajkowych. Wystawę można odwiedzać na Placu Wolności do 30 maja. Przypomnę, Instytut Pamięci Narodowej w Szczecinie oraz Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie zaprasza wszystkich na wystawę pod tytułem Tu rodziła się opozycja.